Have no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w The Sims 2, jak co weekend teraz będziemy się witali w The Sims 2 w drugim odcinku, więc jestem zadowolona, bo tak jak mówiłam, seria cieszy się zainteresowaniem, pisaliście, że fajnie, że The Sims 2, że jeszcze niektórzy grają też w The Sims 2, no i że fajnie sobie tak powspominać będzie, także cieszę się, bo wyświetleń nawet było fajna ilość i w ogóle myślę, że trochę osób oglądających się znajdzie. Także super, cieszę się z tego powodu. Ja też jakoś taka jestem zajarana tą serią i się nie mogę doczekać, aż będę ją w końcu znowu nagrywać. Więc bardzo mnie to cieszy, że wam też się podoba. Także łapka w górę na początek, jeżeli się podoba, że im więcej łapek w górę, tym ja jestem bardziej szczęśliwa, że oglądacie i że jesteście i wiem, kto ogląda i komu się podoba. No i też wybiliśmy 2800 subskrypcji, taka mała granica, bo akurat jak nagrywam to jest 2801, więc mam nadzieję, że jakoś tam super na mnie zmaleje, więc dziękuję wam bardzo serdecznie, jeszcze 200 i będziemy mieli 3000, także super. No, także dzięki wam jeszcze raz za to i ruszajmy do bezbędnego już tego gadania, do rozgrywki. Jeżeli chodzi o zmiany, to trochę tutaj, jeżeli chodzi o właśnie o miasto, to trochę tutaj popracowałam nad tym, żeby postawiłam parę parcel takich publicznych, wiecie, żeby było trochę więcej tutaj rzeczy, żeby więcej się działo, że tak powiem. Mam w planach jeszcze wprowadzić parę jakichś innych rodzinek, żeby, wiecie, było więcej ludzi tutaj. No i jeżeli chodzi o domek, to troszeczkę przerobiłam domek. Chciałam, żeby to wyglądało ładnie. Pobierałam dużo modów, bardzo fajnych. Już mam taka, wiecie, zajarana, ale ten dom będzie wyglądał. No ale oczywiście pobrałam i większość mi tutaj chyba ich nie działa, albo ja nie umiem ich znaleźć. Nie wiem, ale troszeczkę domek tak jakby przemieniłam. A jeżeli chodzi o... Coś ostatnio mi klawiatura szwankuje. To tak, pozmieniałam tapety. Może teraz jest trochę tak pstrokato, ale tak mi się podobają te tapety. Ta jest super, taki hawajski styl z zielonym, więc myślałam, że pasuje. Dałam jej tutaj na żółte na łóżko. No i tyle ze zmian w pokoju. W kuchni dałam te kaktusy. Nie wiem czemu, tak mi się fajnie one spodobały tutaj. Tak fajnie to wygląda. Jakoś mi tak to przypodobało się, więc dałam jej tu kaktusy i tapetę w dużym pokoju, trochę właśnie bardziej jest o ton niższa, tak jakby jest trochę bardziej przytłumiona. Tamta była bardziej jaskrawa i myślę, że tak jest lepiej. No i zmieniłam też podłogę w salonie i w sypialni, taką troszeczkę ciemniejszą. I zmieniłam dywan i zmieniłam tutaj te krzesła ze stołem. Także coś takiego się prezentuje. No, ogólnie rzecz biorąc, no jakoś tak starałam się, żeby to jakoś fajnie wyglądało, no ale niestety wygląda jak wygląda. Może z czasem coś tam jeszcze będę popobieram, będzie działało i będzie lepiej. Więc metamorfoza domku będzie ciągła. Pobrałam też trochę ubrań dla niej, więc ją wybierzemy do sklepu może i coś kupimy. Zobaczymy, czy w ogóle działa, bo ja nawet jeszcze nie sprawdzałam. Jest 8 rano, więc wypadałoby coś zjeść. A, i zmieniłam tutaj pory roku, że jest zima, wiosna, lato, jesień. Tak będziemy mieli zawsze. Także tak zmieniłam. Może zjemy śniadanie, zjemy płatki. Ona tutaj ma, żeby się z tym nerwusem zaprzyjaźnić i gotowanie trzeci poziom. Ale ja mam dla niej inny plan, bo ja chcę, żeby ona się zaprzyjaźnia z jakimś kosmitą. I ogólnie dzisiaj będziemy oczywiście wieczorem patrzeć w gwiazdy, może znowu nas porwą. I właśnie wybierzemy się na te parcele, które pobierałam i wybierzemy się właśnie, bo tutaj pobrałam chyba ten własny butnik Nataszy, o tam. I tam się przebierzemy. Wow, 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 wow. I co jeszcze pobrałam? Pobrałam jeszcze, nie pobrałam, tylko za, jakby zainstalowałam, dodałam do tego świata przedmieście i te parcele takie właśnie usługowo-handlowe, jakby te takie sklepy. Więc też tam możemy się wybrać, no zobaczymy. Właśnie ja bym chciała, żeby jak najszybciej poznała jakiegoś kosmitę. Z tego co wiem, to kosmita mieszka tu, albo żeby poznała tego faceta, co jest w ciąży, także też by było spoko. Także myślę, że... Tylko muszę sprawdzić właśnie, który to jest w ciąży, żeby się nie po ten... Gdzie ty kocie jesteś? A, tu. No spoko, jak lubisz, to sobie tam siedzi. Ta jak zajada. A co tutaj ma trzecie gotowania? Który ty masz poziom gotowania? Drugi. O, to już niedługo. A, bez pracy właśnie. Sprawdźmy oferty pracy. Sobie.
Bo my chcemy naukę, prawo, nie. Jak na złość, co tego, tej nauki nie możemy znaleźć? A, przestępca, nie. A tutaj co byś chciała? Po prostu umiejętność, no okej. Okay. O, przestało padać. W karierze gastronomia, no nie no. Weźcie, dajcie to naukę w końcu. Stróż prawa. Wiem, że jest, bo sprawdzałam jeszcze specjalnie, czy na pewno jest nauka. Jest. Armia. No i masz ci, babo, placek. Jesteśmy dalej bezrobotne. Czy dostaliśmy coś? Ten pan listonosz tu przyszedł. Dobra, pielęgnujmy wszystkie kwiatki jeszcze. I pojedziemy do tego sklepu z ubraniami. To tam sobie ze dwie rzeczy kupimy. Żeby nam nie chodziła ciągle ona w tym samym. Dobra. Ja tak nigdy nie umiałam tych roślin w The Sims 2 hodować. Zresztą jak była wcześniejsza seria, to też widzieliście, że no nie poszły nam te roślinki. Dobra, wiesz co? Idź na parcelę, parcela publiczna. Sami, nie bierzemy kota. Właśnie, widzicie, dodałam te dwie. Nie, do Dziwnowa. Pójdziemy do własnego butiku Nataszy. Zobaczymy, może kogoś tam poznamy sobie i tak dalej, szmery, bajery. Dobra, jesteśmy tutaj. I tak. Kupmy coś fajnego. Bo na razie to ty chodzisz w takim... no dość specyficznym stroju, jakbym powiedziała. Rzekłabym. O, widzę, że już coś tu jest z pobranych. Kurtka taka. Czekajcie, ja przejdę. O, jest zielona. No to elegancko. Ale to myślę, że to sobie zachowamy na zimę. O, patrzcie, są takie bluzeczki. To też pobierałam. Bardzo fajne. To też myślę, że zachowamy sobie, jak już będzie trochę zimniej. Tak sobie przelecę, zobaczę. O, patrzę, że są te rzeczy, co ja popobierałam. Fajnie. O, jest słodki sweterek. No to też na zimę. O, to jest fajna bluzka, tylko coś ona jest jakaś zbadżona. O, to też jest fajny sweterek, no ale... Zobaczmy od razu, czy są spodnie jakieś. Ale chyba są, bo się ładują. O, wow. Ciekawa sprawa. Okej. Okay. O, tutaj mamy takie spodnie. Wow, jakie szpile. Ale widzę, że są fajne rzeczy. O, te są fajne spódniczki. Ta zielona fajna jest. Ale ja bym poszła w całe stroje, żeby tak nie marnować kasy, wiecie, na dół i na górę. Albo, o, są rzeczy, patrzcie, ekstra. Bo jest teraz już lato. Znaczy wiosna. To już można trochę cieplej się ubierać. Znaczy w sensie bardziej się rozbierać, że tak powiem. Dobra, wzięliśmy te dwie sukieneczki. Patrzę, że fajnie nam wszystko działa. Czekajcie, bo chciałabym... tutaj jaka. Bardziej bym chciała coś ze spodniami, a to będzie ze spodniami, to bym musiała właśnie te oddzielne kupić. Patrzę, że tu więcej już nic nie mam, bo ale w sumie ja dużo, jakoś sam super dużo nie pobrałam. Więc chyba wezmę jeszcze to. To jest takie dość spoko. No i akurat zostanie nam 4 simoleony. Super. A jeszcze nie pracujemy. O, jest Nervous. No zapowitajmy go, jak ona tak się z nim chce zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnić się możemy, nie? No, jeszcze z nią się zapoznałaś. Dobra, pogawędka. Może zabawia i dowcip. Jakie ty masz z nim kontakty? 17. No to tak nie masz jakoś tak super kontaktów z nim. No ale możemy pogadać, nie? A żem... jak się śmieje. Żem nie zapomniała sprawdzić. A patrzcie, nie jest takie całe zielone ten. Tylko tak dziwnie trochę to wygląda, jak w niektórych miejscach jest zielone, a w niektórych nie. No dobra, jak tak bardzo chcesz, to możemy się z nim zaprzyjaźnić. Jezu, jak on się śmieje. O, weź go, nie wiem, a powiedz mu historię o... Technika, nie wiem. O, jesteśmy przyjaciółmi, super. Dobra. A teraz chcesz, żebyśmy byli najlepszymi przyjaciółmi. Dobra, popatrzmy, czy tutaj nikt się nie kręci. Inny? No nie bardzo. Tu jest jakiś Sławek? Dobra, idziemy do domu. Zjemy sobie, się wykąpiemy. Ej, szkoda, że kosmici nie przychodzą pod dom, tak jak w Trójce czasem, nie? Przylatują tymi swoimi sprzętami i przychodzą pod dom. To tutaj szkoda, że tak się nie dzieje. Dobra, czekajcie. Co my będziemy tutaj robić? O, a musimy zmienić... O, i nie sprawdziłam godziny. No ale powiedzmy, że była jakaś 16.
Dobra. A czemu ona ma dobre te? Bo chyba jej dopiero zaraz spadną te. Jak ona tu przyjdzie, no właśnie. Dobra, wiesz co? Zjedz drugie śniadanie, a nie. Zaraz może się przemieni. Nie, no jest, zjedz drugie śniadanie, czyli jeszcze obiadu, nie? Zjedz sobie tosta z serem, a potem znowu ten kot ma te... Czy to od tej myszy? A, wziąłem coś takiego, bo z modów to mi przyszło i nie wiem. A, nie można żadnego działania wykonać. Jest jakby taki tablet do rysowania. No nie wiem, położyłam go, myślałam, że coś będzie, co można z nim robić. Ten kot jest jakiś szalony, jak jego właścicielka w sumie. Erin to hobby, który... kulinaria to hobby. O, no super, naprawdę od dawna się nie odzywamy, no fakt. Dobra, zjedz sobie te tosty, wyczyść. Weź tego kota dopieść, na przykład przytul go i pogłaszcz. I nie wiem... Bo on jest jakiś biedny. A potem się wykąpiesz, skorzystasz, zadzwonisz do tego nerwusa, się z nim zaprzyjaźnisz jeszcze raz. O, ktoś do nas dzwoni. Może gdzieś nas zaproszą? Odbierz. A nie, on dzwoni. No dobra, to sobie poprawimy jednak, no. Jedziemy z nim, jedziemy. Impreza, impreza, impreza. No bez kota, no impreza z kotem. Okej, wybrałam klub Nocne Falowanie, już tego wam nie pokazywałam. Ale jest taki problem, że nie wiem, czy on będzie, bo wyskoczyło mi, że... coś tam, lepiej się pospiesz, bla 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 bla, a potem wyskoczyło, że on nie przyjeżdża chyba, bo że długo się zeszło, czy nie wiem o co chodziło, no ale ona tak jakby nie zdążyła wsiąść do taksówki, on już się obraził, także go chyba nie ma. Ale zobaczymy, może będzie ktoś inny. W razie są jakieś same stare dziadki. A, dobra, podejdź tu. Może zamów napój mieszany sobie zamów. Nie mogę sobie na to pozwolić. No już tak, faktycznie. Dobrze, że się nie płaci za ten. Za... Jak to się nazywa? Co będziesz robić? Piać na karaoke? Dobra, dawaj. Czekajcie, aż jej zdjęcie zrobię. Czekajcie. Tylko trochę tu ciemno, czy nie uważacie? Że tu jest ciemno? Nie da się... A tu nie. Włącz to światło. Ja wiem, że simy bardzo ładnie potrafią śpiewać, jak mają jakąś sporą kreatywność. No ale ona jeszcze nie ma sporej kreatywności. Dobra, czekajcie, jej zrobię jakieś fajne zdjęcia. O, dobra. Nie wiem, czy ludziom się to spodoba. Czemu to są same stare dziadki? O, Bella idzie. A z Bellą to bym się zapoznała. Może wiesz co... Nie kalecz ludziom uszu, idź pogadaj z Bellą. Dobra, jakiś dziadek będzie śpiewał. Ciekawe, jak on pośpiewa. No nie, źle. No dawaj, śpiewaj. No. Czy to jest UFOS? Nie, ona tylko tak się świeci, myślałam. Weź z nią dowcip jej powiedz, rozmawiaj, taka kultowa postać, prawie sława powiedziałabym. Więc weź się z nią trochę tam z pikni. Czy my będziemy jeść? Chyba nie, bo nas nie stać. Ja myślałam bardziej, że tutaj można potańczyć, a tutaj nie można tańczyć, bo jest karaoke. Nie przeczytałam, mój błąd. O, ona to będzie jadła. Jakiś dziadek nas zaczepia. Aha, ty ludziom... Co ty robisz? No przestań, co ty sprzątasz w klubie, oszalałaś? No i patrzcie, ja bym chciała jakiegoś UFOsa tutaj poznać, a tu nic z tego. Janka Kowal tylko. No i co? To powitaj go już, miej jakieś znajomości, skoro tu przyszłaś. A goni go, dobra. Czekaj, Bella tutaj. Kolejny dziadek śpiewa. Nie wiem, czy to jakaś impreza dla emerytów, czy co? Dobra, ktoś tu idzie. O, ta, pani Zadecka. O nie, generał Bolesław jakiś. Te Bella, ty znowu będziesz jadła? Ach, Jezu. Jedziemy do domu, bo to nie ma co. Kolega nas wystawił, obraził się, bo nie wsiedliśmy do taksówki od razu. Także jedziemy do domu, nie ma co tu szukać. A dom.
Dobrze, tu za taksówkę nie trzeba płacić, bo byśmy nawet nigdzie nie pojechali. Ale może dadzą nam już pracę w końcu. Się uda nam ją znaleźć. Słaby ten lokal, jakieś sami emeryci tutaj. No i tu jest karaoke przede wszystkim, a ja bym chciała jakiś taki bardziej taneczny klub następnym razem. Dobra, jedź do domu i tyle. Okej, okay, jesteśmy. Ona przyjechała do domu i co? I tam była 23. Tak. Dobra, jesteś głodna, więc wiesz co? Posprzątaj to i zjedz sobie obiad, zjedz sobie spaghetti. Ja dlatego nie robię takiego jakby większego dania, żeby ona za każdym razem musiała gotować, to wtedy wiecie, się uczy szybciej. No, dobra, zjedz sobie. I później idź spać. No i sobie pośpisz i co? Będziemy musieli szukać tej pracy, może w końcu ją znajdziemy, nie wiem. Mam nadzieję, bo trochę to już jest takie uciążliwe, jak ona nie chodzi z tej roboty. Kasa skąd? O, musimy ukroić. Ukroić, chciała być, ukroić drzewo. I tutaj też pewnie nie, tu woda. No ale mamy tutaj te. Czemu nie ten? Nie psikają. O, już jest szósta? O, masz ci los. Dobra, skorzystaj. O, widzisz, wyczyść. Weź prysznic, wyczyść. Posprzątaj. I szukaj pracy. Zobaczymy, może dzisiaj coś się trafi. A, i zaprojektuj ubrania codzienne. I jest rano. Czemu ten kot śpi na dworzu? Chyba lubi spać na dworzu. Tutaj ma przecież kładziejkę. Kto to? Mucha. A to pies. Myślałam, że to kotek. Ale jaki ładny. Gdzie on lezie? Naszego kota? Nie, przejść się po tarasie. No okej, okay. Skoro tak. O kurczę, przez tą imprezę nie popatrzyliśmy w gwiazdy wczoraj. No ale to nic. Dobra, poszukajmy tej pracy. Może w końcu nam się uda. Patrzcie, ona chce z tym Leszkiem się zaprzyjaźnić. To by było dobre, bo może w końcu on by... Wywiad. Może w końcu karierze rozrywka. Architektura. Medycyna. Ale jest nauka na pewno, bo nawet... Czekajcie, to jest w... świecie nauki, dzięki... No właśnie, to jest nauka. To nie, to za co się dostaje tego krokowego kwiata? Tam to chyba za medycynę, to się za... Nie wiem. No dobra, w każdym bądź razie... Jest! Będziemy kim? Królikiem doświadczalnym. Świetnie! O, w końcu, to mamy z taką szpatułką. To nie dostaniemy krowokwiata. Dostaniemy... O, to właśnie. No nic, trudno. Zaprojektuj sobie ubranie. Bo od kiedy zaczynamy? A weź w to się ubierz na razie. Od kiedy zaczynamy? O, sprzątania musimy się nauczyć od dzisiaj. Więc wiesz co, weź ucz się sprzątanie. Patrzcie, fajny ten strój chyba. Taka Kenzo, tak to się nazywa ta firma. O, proszę bardzo was. I ma jakieś ładne buty, a super style jakieś czy coś. Fajna. Dobra. Aha, wzięła skądś tam. Co, przez to nie możesz na to usiąść? Serio? Szkoda. Kocie, jak tam u ciebie? Towarzystwo. O, już zdobyła? Weź tego kota przytul czy coś. Dopieść przytul. Dopieść pogłaszcz. Nie czytaj już, bo już dostałaś punkt. Co ty robisz? Zostaw to książkę, mówię kota dopieść. Musi! Zdążysz? Nie zdążysz. Dobra, idź do roboty. W końcu może dostaniesz podwyżkę, awans od razu. Nie będziesz królikiem doświadczalnym, kobitko. I trzeba będzie rachunki zaraz zapłacić. Okej, ona wraca z pracy. No i spójrzmy. Hajs. Erin, niezwykle przyjaciółka, która jej przywozi z pracy przyjaciela. Okej. Okay. Mamy rachunki do opłacenia, więc mam nadzieję... Kto macie widać? Kot? Tak stoisz tutaj? O, stać się, widzisz? Co to za przyjaciel? On też jest taki jakiś podejrzany. A to nie on miał być w ciąży? On jest w ciąży! O nie, bierzemy się za niego. Słuchaj,
Pascal Dziwak, tak, to ten! O nie, musimy go poderwać, on urodzi nam dziecko kosmiczne. O nie, ma tutaj zmiłuj, musimy go poderwać. Dostaw tego kota, co ten kot chce? Głodny jest. O nie, no to musimy mu nałożyć żarcie, czekajcie. Nałóż dla kota żarcia, idź. Nałóż dla kota żarcia, bo nam tu padnie. Dobra, weź go zabawiaj. Czekajcie, ja im zdjęcie to cyknę. Oj, no to zrobiłam, oho. Czekajcie, z tej strony ich zajdziemy. Takie trochę słabe te zdjęcie, szczerze powiem. To nic, musimy jakieś inne. No powiem wam, że trafiło na mi się jak ślepej kurze ziarno. Z tym. Ale najpierw go dobrze poznamy, żeby później go podrywać. A fajnie, bo z tymi przyjaciółmi z roboty to zawsze często łatwo się zaprzyjaźnić. Widzicie, oni pracują razem. Ej, no to bez kitu. Szkoda, że mi tu... Nie no, tak, to słabe zdjęcie. Chciałam zrobić im jakieś ładne zdjęcie, ale chyba mi nie wyjdzie. Dobra, słuchaj, ty masz higienę. Dobra, to się potem zrobi. Co? Wypędź. Nie wypędzaj go. Podziwiaj. Bo trzeba było, żeby on się wprowadził. A to co, podziwiaj ten? Na minusie było? Do zobaczenia. No nara! Kurde, no takie znalezisko. Ale nam się udało. Dobra, czyli teraz się bierzemy za niego. I ja chcę, żeby się ona z nim tutaj zaswatała. Tylko trzeba to zrobić szybko, zanim on urodzi. Ale on chyba nie urodzi, jak my nie... Nie, tutaj nie jest tak właśnie. On nie urodzi, jeżeli właśnie u nas nie będzie... O Jezus! Benek! Coś ty za jeden ze świecącymi oczami. O, ja cię sunę. Cieszę się bardzo, że nam tutaj się tak zrobiło. Czekaj, idź po wyglądaj. Chyba też o gwiazdy. Ale fajnie. Cieszę się. Naprawdę się cieszę. Udało nam się. O, to będzie spoko na miniatureczkę. Ale fajnie. Cieszę się, bo nam się udało w drugim odcinku go poznać, więc będziemy działać od razu w tym kierunku. W następnym odcinku go zbajerujemy i właśnie, żeby się do nas wprowadził i urodzi nam kosmiczne dziecko, ale super. I potem będziemy go tutaj męczyć, żeby ten... Bo on nie jest sam w sobie kosmitą, więc potem jak w razie poznamy jakiegoś kosmitę prawdziwego, to ten... To wiecie, to go... zeswatamy z naszą Erin, żeby ona urodziła dziecko. Także tak zrobimy. Ojej, już pierwsza. Wiesz co, dorób ten punkt. No i zjedz sobie coś, zjedz obiad, zjedz gotowe danie, żeby było szybciej. I pójdziesz spać. A patrzcie, ona to jakby ma tak jakby taki piecyk, ale fajnie to wygląda. Nie zauważyłam tego wcześniej. O! Jej, coś się poszło nie tak zdecydowanie. Wstawaj, jedz i pójdziesz spać. No chociaż trochę poskub, żebyś mi nie padła z głodu. Dobra, idź już spać. Marchewka, groszek i mięsko. Super, dietka. No dobra, w takim razie ja będę pewnie kończyć już ten odcinek, bo nie wiem, ile trwa. Ale pewnie już trochę trwa. Zaraz ja zobaczę sobie. Czekajcie chwilę. Tak, trwa wystarczająco długo, także będę kończyła ten odcinek. Fajnie, bo w tym odcinku właśnie udało nam się poderwać tego właśnie Pascala. Ja zapomniałam, że on tak wygląda, no ale jest.
pracujemy z nim, także elegancko. No i po prostu go podarwiamy. W następnym odcinku ja zrobię tak, żeby on się do nas wprowadził. Jeśli się do nas wprowadzi, to już będzie potem nam już tylko z górki. No, ale kolejnym też etapem jest takie coś, że po prostu będziemy teraz z nim, będziemy, nie będziemy tam się hajtać, tylko będziemy z nim, wiecie, dziecko nam urodzi i w ogóle, a potem jak poznamy takiego kosmitę, to zrobimy sobie dziecko z tym kosmitą, żeby to ona urodziła. Ale zobaczymy, czy będzie Pascal o tym wiedział, czy nie. No jak się urodzi, to raczej się domyśli, nie? Ale muszę popatrzeć, prześledzić tutaj losy tych ludzi, co mieszkają w Dziwnowie. Czy jest taki kosmita? Wiem, że jest na pewno staruszek, to jest. Ale czy jakiś taki młody kosmita? Jak nie, to jakoś tam zrobię, żeby się stworzył i żeby był jakiś dorosły kosmita, żeby ona mogła z nim zajść w ciążę. Także słuchajcie, mamy tutaj plany. Także cieszę się bardzo, że się nam tutaj tak udało. No i dobra, kończę ten odcinek. Do usłyszenia w kolejnym. Buziaki i pa, pa!